roku pańskiego 1500, gdy po spaleniu żywca, który twierdzą być starym żywcem, mieszkańcy pierwsi opuścili to tam miejsce, a tu, na to miejsce, gdzie nowy jest, przenieśli się. Dlaczego? Iż tu przestrzeńsze miejsce dla założenia miasta było i grunta urodzajniejsze blisko swojego lasu na Oncza Skabata. Dla wygody bliżej do budynków, a największa, iż był prawie gościniec z Węgier, Orawy do Polskiej albo Śląska, jako się to i dotychczas pokazuje. Dlatego to miasto musiało się na nowe miejsce starego przenieść. I tak ponad 500 lat temu Jędrzej Komoniecki pisze, iż na to miejsce, miejsce obecnego rynku, przenosi się miasto. Pamiętajmy, że była to ostatnia, trzecia zmiana lokalizacji w historii miasta po Starym Żywcu i Rudzy. Jesteśmy więc w sercu miasta na Żywieckim Rynku, który od zawsze był niemym świadkiem dziejów. Tu przewijał się ludzki kalejdoskop. Tu toczyło się życie codzienne, rzemieślnicze oraz targowe. Tu miały miejsce doniosłe wydarzenia – historyczne, miejskie, cechowe i religijne. Z notatek kronikarza wynika, iż w XVI stuleciu miasto liczyło 29 rzemieślników. Byli to szewcy, piekarze, kowale, sukiennicy, rzeźnicy, garncarze, tkacze i ślusarz. Od zarania dziejów solą ziemi byli rzemieślnicy, putosze, czyli z dziada pradziada mieszkańcy Żywca. I właśnie tu na rynku mieszkali, pracowali i dbali o tradycje swoich przodków. Także tu na rynku organizowane były jarmarki i targi. Pierwsze dwa jarmarki nadał miastu król Zygmunt I Stary już w roku pańskim 1518. Kolejne pojawiły się za sprawą władców Stefana Batorego i Jana Kazimierza. W ubiegłym wieku odbywały się one w środy. W sercu miasta dominowało rzemiosło. Jakżeż barwnie wspomina je Zdzisław Okuliar. Tu było epicentrum handlu targowego. Tu było w te dni gwarno jak w ulu. Zjeżdżali się wtedy różni rzemieślnicy, handlarze dewocjonaliów oraz sprzedawcy koni, bydła i różnej gadziny. Moc tego była okrutna, istny fajerwerk różnorodności, bo i do tego dochodzili przejezdni kuglarze, sztukmistrze, magicy, cyganie z niedźwiedziami, brzuchomówcy, wróżbici, kataryniarze z papuszkami, różni zachwalacze praktycznych wynalazków, karciarze, gracze w kości, ruletkarze, a wszystko to przeplatano bogato rozmaitymi dziadami, babkami, kalekami żebrzącymi i zawodzącymi głośno, istne średniowieczne, pełne wigoru, ruchu i życia niepowtarzalnego i niezastąpionego w swym prymitywnym uroku. Trudno nie wspomnieć, iż Żywiecki Rynek to miejsce życia i pracy Jędrzeja Komonieckiego, zacnego wójta, burmistrza i kronikarza. Dzięki jego zapiskom wiemy chociażby o tym, iż rynek ponad 300 lat temu był miejscem egzekucji. Tu torturowano i tracono zbójów. Słynnego Bartka Drozda z Ciśca męczono wśród rynku. Miał jedną rękę prawą odciętą, a na prędze przybitą. A potem pasy dwa z niego zdarto i żywo na pal wbiwszy postawiono. Żywiecki Rynek to także XIX-wieczne kamienice, o których warto opowiedzieć. Za czasów wójta Komonieckiego najpierw stały tu 32 domy. Wszystkie drewniane, za wyjątkiem kamienicy kantorowskiej w Pierzei Zachodniej. Znamy nazwiska 18-wiecznych właścicieli rynkowych posesji. Przytoczmy kilka. Ostrowski, Mękinia, Ozaist, Optułowic, Zyzak, Moliński. Przed wojną mieszkańcy chętnie spacerowali po rynku. Odwiedzali tutejsze sklepy. Spotykali się w restauracjach oraz kasynie oficerskim. Czy ktoś dziś pamięta, że w Pierzei Południowej znajdowały się przed wojną dwie kamienice?
Franciszka Studenckiego Ulinka i dom rzeźnika Szlachty, który podobno był najstarszym domem w mieście. Krył także tajemnicę. Właśnie w nim, w dość nietypowym miejscu, bo na strychu, znajdowało się zejście do lochów miasta, które wiodły do Starego Zamku. Żywiecki Rynek to także miejsce, którego 160 lat pilnuje nasz święty Florian. Strzeże miasto od pożarów i stąd zawsze stał przy studni z wodą. Przypomnijmy dwie podniosłe uroczystości z poprzedniego stulecia. W roku 1929 do miasta przybył Ignacy Mościcki. Prezydent został obdarowany specjałami miasta. Była to żywiecka kiełbasa od Wrężlebicza o długości 30 metrów, beczka piwa z arcyksiążęcego browaru oraz poderunek wyjątkowy – żywiecka lalka, miniatura mężatki w mieszczańskim stroju. Drugie wydarzenie, którego nie można pominąć w historii, to wizyta papieża Jana Pawła II w 1995 roku. Najwspanialszy i najokazalszy obiekt na rynku to oczywiście ratusz, magistrat, dziś urząd miejski. Po odzyskaniu niepodległości nad wejściem pojawiła się znacząca tablica. Królewskie Miasto Żywiec, na pamiątkę i cześć właściciela dóbr żywieckich i króla polskiego Jana Kazimierza. Za czasów Komonieckiego ratusz był skromnym, drewnianym domkiem, ale i tak wyróżniającym się spośród innych. Miał wieżyczkę i dzwonek na dzwonienie na Rzeczpospolitą. Założony został w 1706, na który koszt wyszedł wszystkiego złotych 465. I jeszcze jedna ciekawostka, którą podkreślił Komoniecki w kronice. Z okna izby miejskiego ratusza widział, jak na dłoni słynną Górę Szubieniczną, dziś Przemienienie Pańskie, na której trapiono i torturowano zbójów. Ale powróćmy do historii obecnego magistratu, który powstał w połowie XIX stulecia. Ratusz to potężny, majestatyczny budynek o dużych oknach oraz z wielką, reprezentacyjną salą sesyjną na piętrze. Właśnie tu, do roku 1939, znajdowały się znakomite obrazy Jana Kazimierza Olpińskiego. Przedstawiały one bardzo ważne wydarzenia historyczne na Rynku Żywieckim. Przysięgę i wymarsz legionistów pod dowództwem Tadeusza Jenicha w 914 oraz protest przeciwko pokojowi w Brześciu nad Bugiem w 918. Pierwszy obraz znamy jedynie z dawnych fotografii. Zaginął w czasie okupacji. Drugi znajduje się w zbiorach Żywieckiego Muzeum. Z pewnością te oba patriotyczne arcydzieła lwowskiego malarza prezentowały się tu wyśmienicie. Żywiecki Rynek wraz z ratuszem to wizytówka miasta. Miasta, które trwa nieprzerwanie od ponad 7 stuleci. Kamienice, studnia ze świętym Florianem, żywiecki hejnał i wszystkie wielkie uroczystości, które dzieją się tu, na rynku, są trwałością i kontynuacją tradycji naszych przodków. Opowieść o żywieckim rynku i ratuszu zakończmy wierszem Jędrzeja Komonieckiego na herb miasta Żywca. Bądźże żubrze podległy białemu orłowi, życzysz li zdrowia ciału, także i okowi. Bądź gdy się mu sprzeciwisz, toć oczy wydziubie, a potem cię z żywcem ze skóry oskubie.
a gdy go będziesz nosił spokojnie na głowie, on też tobie da pokój. Wierzże mojej mowie.